Dzień dobry, skarby na kanale Karty na Miłość. Kochani, mam dla Was taką niespodziankę. Zawsze z Aniołów Światła robiliśmy przesłanie tygodniowe, a tak sobie pomyślałam, że to przesłanie będzie skarby na czas, kiedy zobaczycie ten film. Może na dzień, może na tydzień, może na miesiąc, jak potrzebujecie. Przekaz od Aniołów Światła, ale przygotowałam dla Was też karty wyroczni. I grupa pierwsza posiada ametyst, grupa druga będzie posiadała kwarc różowy, a grupa trzecia turkus, to jest wisior od mojej babci. Zastanówcie się, kochani, którą grupę wybierzecie. Może Was dwie przyciągają, trzy. Ja już, kochani, karty wyroczni wylosowałam wcześniej, bo sobie zapomniałam włączyć filmik. Zapomniałam włączyć nagrywanie. Także, kochani, jeszcze pamiętajcie, że to czytanie to jest ogólne. Nie musi rezonować, ale fajnie by było, gdyby przekaz do Was skarby trafił. Będzie mi bardzo miło, jak zostawicie łapkę w górę, jak zostawicie ślad w komentarzu, chociażby którą grupę wybraliście, czy jak z Wami rezonuje. Kochani, dokładam karty. No i co? I przechodzimy do odczytań. Oczywiście czasówka skarbeczki będzie. Będzie. No to chodźcie, ametysty. Jako pierwsze. Grupa ametyst. Tutaj położę. Skarby. Obfitość oraz pełnia księżyca w wadze. Wow. Zapowiedź rozwiązania, która zadowala wszystkich. Pięknie. Wszyscy będą, kochani, zadowoleni. Karta obfitość z afirmacją. Zasługuje na miłość, pomyślność i sukces. Możecie sobie, kochani, taką afirmację pisać. Możecie sobie powtarzać, aby przyciągnąć do siebie obfitość, miłość, pomyślność i sukces. W Waszym życiu nadszedł czas, by zaznać pomyślności, miłości i sukcesu. Czerpiesz z nieskończonych zasobów wszechświata tyle, ile według Ciebie Ci się należy. Anielska mądrość przypomina Ci, byś zawsze wierzył w siebie oraz w to, że zasługujesz na więcej. Dzięki temu przyciągniesz do siebie obfitość i prawdziwe bogactwa życiowe. By poczuć atmosferę miłości, otwórz swoje serce na innych. Zdecyduj się robić to, co daje Ci największe spełnienie, a anioły przyniosą Ci radość, satysfakcję i sukces. Pomnóż swój dobrobyt, otrzymując z wdzięcznością, dając chęcią oraz dziękując za wszystko. Ciesz się tym, co masz, a otrzymasz jeszcze więcej. Kochani, przypominam afirmację. Zasługuję na miłość, pomyślność i sukces. Tak sobie, kochana grupo pierwsza, powtarzajcie. A tu mamy, kochani, zapowiedź rozwiązania, które zadowala wszystkie osoby. Dziękuję, grupo pierwsza od ametystu. Super, pięknie, bardzo się cieszę. Zapraszam grupę drugą, która wybrała ten kwarc różowy. Och, kochani, oczekujcie potężnej zmiany. Zaćmienie księżyca w nowiu. Potężna zmiana skarby do Was idzie. Potężna. Wylosowałam dla Was kartę wdzięczność. Możecie sobie pisać afirmacje, powtarzać codziennie. Jestem wdzięczny za wszystko, co mnie spotyka. Pomyślcie, kochani, o rzeczach, za które powinniście być wdzięczni. Kiedy dziękujecie Wszechświatowi za to, co Wam ofiaruje, on odpłaca szczodrością. Anielska mądrość przypomina, byście dziękowali za wszystko, co otrzymujecie, zarówno w sferze materialnej, jak i duchowej.
Za każdym razem, kiedy wyrażacie wdzięczność płynącą z waszego serca, otrzymujecie jeszcze więcej, ponieważ wdzięczność stanowi klucz do powszechnej obfitości. Pielęgnujcie, kochani, w sobie umiejętność bycia wdzięcznym i otwórzcie się, by przyjąć do swojego życia miłość i obfitość. Wasze anioły uśmiechną się do was. Przypominam wam, kochani, afirmacje. Jestem wdzięczny za wszystko, co mnie spotyka. I oczekujcie, kochana grupo druga od kwarcu różowego, potężnej zmiany. Potężnej. Dziękuję, kochani, serdecznie. Zapraszam serdecznie trzecią grupę, które wybrały ten oto turkus. A dla was nów, czyli nadchodzi nowy początek. Coś pięknego. Karta przenikliwość dla was, aniołów światła. Kochani, powtarzajcie sobie, piszcie sobie afirmacje. Ufam mojej intuicji. Coś pięknego. Przenikliwość, kochani, oznacza umiejętność wyczuwania, co jest dobre, a co złe. Wiarę we własne osądy i postępowanie zgodne z nimi. Przyjrzyjcie się ludziom oraz sytuacjom w waszym życiu i odpowiedz na zew płynący z waszego wnętrza. Nauczcie się rozwijać swoją intuicję. Poproście anioły, by pomogły wam odróżnić dobro od zła, a one was poprowadzą. Poczujecie się bezpieczniejsze, szczęśliwsze, silniejsze i bardziej uporządkowane. Anielska mądrość przypomina, że kiedy wykazujecie się przenikliwością, działacie dla dobra wszechświata. Przypomnę afirmację. Ufam mojej intuicji. Pamiętajcie, że dla was nadchodzi nowy początek. Gratuluję, grupo trzecia. Życzę wam przyjemnego czasu, wszystkiego pięknego. Pamiętajcie, by zostawić łapkę w górę i ślad w komentarzu dla mnie. Przytulam do serduszka. Pozdrawiam. Pa, pa, kochani.